Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który zajmuje się produkcją towarów związanych z przeciwdziałaniem skutków COVID, typu maseczki, respiratory, i zakupiłeś w tym celu, by uruchomić nową linię produkcyjną bądź zmodyfikować istniejącą jakieś urządzenie, które stanowi dla Ciebie środek trwały, to czy wiesz, że możesz amortyzować go jednorazowo? Jeżeli nie, zapraszam na dzisiejsze GLC News. Szanowni Państwo, od ubiegłego roku zmagamy się z pandemią COVID-19. Zarówno przedsiębiorcy, jak i Państwo próbują radzić sobie na bardzo różne sposoby. Państwo umożliwiło nam skorzystanie z kilku różnych tarcz antykryzysowych, w ramach których zastosowano dotacje finansowe, jak również zmodyfikowano nieco istniejące bądź wprowadzono nowe przepisy podatkowe. Na uwagę niewątpliwie zasługuje artykuł związany z jednorazową amortyzacją środków trwałych. W ustawach podatkowych, zarówno w PIT-cie, jak i w CIT-cie, w artykule 52S PIT-u oraz 38K CIT-u, znajdziemy informację, że jeżeli przedsiębiorca zakupił jakieś środki trwałe bądź wartości niematerialne i prawne i są one stosowane w procesie wytwarzania jakichś dóbr związanych z przeciwdziałaniem skutków COVID-19, to może takie środki trwałe bądź wartości niematerialne jednorazowo amortyzować, czyli ująć w koszty podatkowe. Pod warunkiem, że zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od 2020 roku, do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii. Jakiego rodzaju dobra muszą być wytwarzane? Przede wszystkim mówimy o wszelkich dobrach związanych z ochroną. Są to środki dezynfekujące, odkażające, produkcja respiratorów, produkcja maseczek, jakiejś odzieży ochronnej. Natomiast warto zwrócić uwagę, że jest w ustawie zapis w szczególności. Mówimy więc o katalogu otwartym. Wszelkie inne dobra, które są z tym powiązane, myślę, że spokojnie, jeżeli tylko jesteśmy w stanie w logiczny sposób uargumentować, że są one związane z zapobieganiem bądź prewencją związaną z COVID-em, też mogą skorzystać z preferencji ujętej w tych artykułach. Jeżeli do tej pory zastanawialiście się Państwo, czy moje środki trwałe, które owszem, faktycznie używam, wykorzystuję w produkcji takich dóbr, o których wspomniałam, mogą być jednorazowo ujęte w kosztach, bądź zastanawiacie się, a co w sytuacji, kiedy skończy się pandemia, no, czy musimy cofać się i korygować koszty, które ujęliśmy wcześniej? Na uwagę zasługuje fakt, że pod koniec kwietnia wydano dwie ciekawe interpretacje. Jedna mówi o tym, że nie będziemy musieli dokonywać takiej korekty, co jest zdecydowanie informacją kluczową dla podatników. Chciałabym ponadto zwrócić Państwa uwagę na drugą, ponieważ skoro możemy w szczególności te różne środki trwałe wrzucić, to jedna z interpretacji dotyczyła sytuacji, gdzie przedsiębiorca zakupił cały budynek z gruntem, który ma być wykorzystywany pod halę produkcyjną związaną z, powiedzmy, szyciem maseczek. Czy taki budynek, a pamiętajmy, że budynki amortyzowane są stawką 2,5%, co daje nam 40 lat amortyzacji, czy taki budynek również możemy wrzucić w koszty jednorazowo? Okazuje się, że tak. Stanowisko fiskusa było tutaj przychylne. Ja mimo wszystko zalecam, by przy takich dużych wartościach środków trwałych bądź przy jakichś wątpliwościach związanych z taką jednorazową amortyzacją wystąpić dla własnego bezpieczeństwa z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Jeżeli nie czujecie się Państwo na siłach, by samodzielnie stworzyć taki wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, to zachęcam do skorzystania z usług niezawodnych doradców podatkowych z firmy GLC. Za dzisiejszą uwagę dziękuję. Mówiła Katarzyna Plucik, GLC News.